Ok, lecimy sobie z drugą częścią, i tak na sam początek małe sprostowanko. Otóż, dlaczego ja postanowiłem zalajkować ten materiał? A no dlatego, że jeżeli chcę coś tutaj wyjaśniać i tak dalej, uważam, że może być to ciekawe, żeby się odnieść, no to daję po prostu z góry lajka, bo ja kanału sportowego nie bardzo oglądam. Nie oglądam go, średnio przepadam. Inne takie, tak więc no, sorry memory, tak? Ale dobra, bez zbędnego przedłużenia, bez zbędnego pierdolenia, lecimy. Robi trochę przykrość osobom, które jednak płaczą. Gdyby mojemu koledze z pracy, no. umarła ciocia, której nigdy nie znałem i szczerze mówiąc mam ją gdzieś, to jakbym jednak przyszedł w koszulce z napisem nie płakałem po twojej cioci, to byłoby to moim zdaniem nieetyczne. Tak, gdyby to było po cioci, to byłoby to nieetyczne. Natomiast tutaj chodzi o coś innego, prawda? Tu chodzi o wytwarzanie mitycznej postaci, o wytwarzanie idola, który służy określonym interesom, a zresztą teraz wiemy, <coughs> że ten idol nie jest taki znowu czysty i nieskazitelny i że nie warto było po nim płakać, jak się wydaje. I to, to oczywiście był inny rodzaj, to nie był rodzaj... Akurat to jest jedna z takich rzeczy, z którą niejako mogę się zgodzić. Dlaczego? Mamy przykład, chociażby Steve'a Jobsa, no nie da się ukryć, że był to naprawdę fantastyczny wizjoner, no to jest fakt niepodważalny, ale powstał swego czasu dokument, z którego wynikało, że dosyć srogo znęcał się nad swoją rodziną. Taki prosty przykład postawy moralnej wobec czyjejś śmierci, tylko raczej manifestacji a, wyrażania swojej własnej opinii wobec tego powszechnego kultu jednostki, który się wtedy pojawił. I to miało charakter raczej polityczny czy quasi-polityczny związany z wyrażaniem opinii, niż tak naprawdę z postawą moralną wobec czyjejś śmierci. Dostrzegam w tym dużą niestosowność jednak, że czasami można wyrazić swoją opinię, a czasami lepiej jej po prostu nie wyrażać. Tak, tu ma pan rację. Ja na przykład za dużo wyrażam opinii a, na różne tematy, ale też uważam... To dlaczego się nie zamkniesz? Przyznaj, że wyraża za dużo opinii, a mimo to dalej to robi. To się nazywa niekonsekwencja, moi drodzy. Zgodnie z filozofką Hannah Arendt, że wyrażanie opinii jest naszym prawem i wolnością obywatelską, a problemem największym jest to, żeby nie mylić tych opinii z zdaniami eksperckimi. Mm -hmm. <laughs> Skoro o tym mowa, to niestety w obecnych czasach mamy zupełnie inne kwestie. Jeżeli ktoś jest lewicowy i ktoś, wyraża niepochre... i ktoś lewicowy wyraża niepochlebną opinię, to jest to wolność słowa. Ale jeżeli ktoś nielewicowy albo nie idący z mega lewicowym nurtem wyrazi swoją opinię, to jest to wtedy mowa nienawiści. Co za ironia. Czyli ja pan nie zapraszam <laughs> na rozmowę, to. To, co ja mówię o sporcie, to są moje opinie, które mogę wyrazić publicznie, bo jako obywatelka mam do tego prawo, ale nie mogę wyrażać ich, będąc podpisana jako osoba kompetentna w zakresie sportu. Mhm. Więc tak, myślę, że opinie możemy wyrażać, bardzo różne opinie możemy wyrażać, ale dziennikarze nie powinni traktować wszystkich opinii jako wypowiedzi eksperckich. To też jest wątek, który gdzieś tam mam w pamięci, żeby później go poruszyć. Natomiast chciałem zamknąć ten tryptyk pani wypowiedzi na temat piłki nożnej i sportu generalnie. Wpis z Facebooka. Mm, nie rozumiem złości na, pan, na pana od kopania piłki w Niemczech, bo tam głównie kopie, jakiego Lewandowskiego. Prezentowi Dudzie kopanie imponuje, mimo że nie odbywa się na skoku, a we wrażym państwie. A Lewandowski, cóż, powyżej kopania nie poskoczy, czasami też wali głową. Oto skutki. Chyba nie pokumał, gdzie był i od kogo odbierał medal, tak jak Duda nie za bardzo kuma, komu je daje, mimo że nie kopia, nie wali głową w piłkę. W sumie to ciekawe zjawisko z tym kopaniem i medalami za kopanie, bardzo dziaderskie. Tam było słowo dziaderskie? Tak, na końcu dziaderskie. Trochę się tu przybiła taka pogarda dla Roberta Lewandowskiego, co zaskakująca. Znaczy, pogarda, wie pan co, jak ja jadę samochodem i widzę 10 y, wielkich billboardów z nim, otwieram gazetę więc na pierwszej stronie. Dzisiaj się dowiedziałam, że jest mina. pięć razy gorszej. Nie, tu chodzi o całą. Serio? No to po prostu na no to się nie patrzy, tak? Swoją drogą, jeżeli ktoś wracał podczas jazdy na billboardy, a nie na drogę. No to raczej słabo, troszeczkę skier... słaby kierowca, co nie? No chyba, że jedzie z biorkomem, no to wtedy na bajka. Nie wiem, jakiego środka transportu używa, ale jeśli samochodu to jest, to, to daje dużo do myślenia. Staśko, where are you? he-he. jego wina również, no bardzo przepraszam. Że jest w gorszej formie, to tak, ale. Nie, jego wina co do formy i co do tego, jak on się zachowuje na boisku, to jest jego wyłączna sprawa. Natomiast oczywiście. Są, jak pan doskonale wie, korporacje, które zarabiają na nim, i oczywiście on jest tak eksponowany. W gruncie rzeczy znacząco przeszedł swoją rolę piłkarza, tylko jest po prostu osobą bardzo publiczną. Publiczną, zarabiającą na setkach reklam, i tak dalej, i tak dalej. No, może mnie. Prawda. Tak naprawdę, teraz Lewandowski w większości przypadków zarabia na reklamach niż. inaczej, więcej zarabia na reklamach niż na kopaniu piłki. I to jest akurat niezaprzeczalny fakt. Ktoś taki drażnić może? Prezydent Duda mnie drażni jeszcze bardziej. Okej, okay, ale po okay. co... Nie tylko ją, uwierzcie mi, ale mnie drażni nie ze względu na to, że się wygłupia, tylko to, że ludzie wierzą, że on jest tym klaunem, a on tylko robi z siebie klauna, żeby ludzie po prostu nie zwrócili uwagę, skąd tak naprawdę pobierał nauki. Pamiętajcie, że jak to się mówi, dwóch zawsze ich jest, nie mniej, nie więcej. Uczeń i jego mistrz. Pozdrow dla fanów Gwiezdnych Wojen, jak coś. Gdybym co miała tak do wyboru. Jak Lewandowskiego. Przecież to, cały świat go zna. Ten niejaki Lewandowski, taki... <coughs> Chyba, no cały świat zna również inne osoby. No, ja jedno, nie, no mało kogo zna cały świat. Ja jednak jestem przekonana, że jakby jest wartość człowieka jest zależna od jego wykształcenia. Paweł II. Zasług osiągnięć, wpływu społecznego. I tak dalej. No to jego wartość jest ogromna. No okej okay, do... Tu powiedział coś mądrego. <laughs> Że mimo wszystko te wszystkie osiągnięcia są ważne. Te dokonania są ważne. No. Dobra, ja rozumiem, jestem w redakcji sportowej i innego mogę zrobić. Dobrze, kocham Lewandowskiego. Ale nie, ja chcę właśnie o tym podyskutować. Kocham Pani tak trochę w skorupie się teraz e, Nie, zamknęła, nie zamykam się. No, nic bo ja nie miał... właśnie chciałbym poznać ten drugi punkt widzenia. Dlaczego Lewandowski nie jest e, e, godny tego, żeby go nazwać ro, po prostu Robertem Lewandowskim, tylko jest niejakim Robertem Lewandowskim, któremu od odbijania piłki głową już tam szare komórki do końca nie działają. Powie no wie pan, to pewno się bierze z mojego wykształcenia czy intelektualizmu. Ja po prostu no, doceniam ludzi, którzy osiągną... Ja bym to nazwał do intelektualizmu. Kto patrzył już na pierwszą część, ten już wie, z czym ja już mam problem, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Wciągnęli coś duchowo, w ramach sztuki, literatury, w ramach poezji, w ramach filozofii, fizyki itd., bo wydaje mi się, że to jest po prostu ogromny wysiłek, bardzo często niedoceniany. Natomiast piłkarze, politycy osiągają sławę, czasem krotochwilną, czasem mocno osadzoną na finansach, która jest nieproporcjonalna do zasług, no to wszystko. No, ale Wandowski jest osobą, która kopie piłkę. Trochę ta nieproporcjonalność do zasług, która cały czas się przewija. Ja się tutaj nie zgodzę. To jest to, co mówiłem w poprzedniej części, czyli każdy ma jakąś swoją określoną rolę. Podam wam taką ciekawostkę. Podczas, jak mamy konferencję WWE, tak zwane trash Talki, nie, czyli wiecie, takie sztuczne poddymianie, żeby ludzi zainteresować jest coś takiego, jest taki motyw jak heal i to jest wyznaczone, jedna z tych to jest jeden z tych uczestników specjalnie wyznaczony do tego, żeby on z siebie robił antagonistę, żeby robił z siebie tego złego, żeby ludzie uważali go za tego złego a później tak naprawdę pokazał taką swoją drugą twarz i zrobił z tego nie lada show i powiem tak szczerze, że jeżeli chodzi o konfrontację z feministkami, to ja na przykład bardzo lubię być takim hillem, bo nie ukrywajmy, tak naprawdę nie trzeba mocno się tam wysilać. Wystarczy myśleć logicznie, <laughs> żeby, być, żeby być wśród feministek dobrym hillem. Kurde, mam dzisiaj problem się wysłowić. Niedobrze. Ja w tej rozmowie to brzmi jak zazdrość, jednak. <laughs> nie. No może pan to tak interpretować? Nie. nie. Nie, no w życiu nie zazdroszczę Lewandowskiego. To musi być upiorne, być tak rozpoznawalnym. O prawda, tego też, mu, te, tego też mu nie zazdroszczę. Natomiast no, jest to najbardziej rozpoznawalny Polak na świecie? Wiem, zaraz po Janie Pawle II. A właściwie zastąpił Jana Pawła II, bo dużo podróżuje. Tak. Jak mówię, że jestem z Polski, to ja słyszę ciągle Lewandowski. Dawniej słyszałam papież, teraz Lewandowski, a dawniej jeszcze słyszałam bałęsa. tak. Jeszcze nie spotkałem żadnego Polaka, który miałby taki duży dystans do Roberta Lewandowskiego. Nie mówię, że mi to nie imponuje, nawet jest to spoko z mojej perspektywy, bo wszyscy są bałwochwalczy wobec niego, a tutaj jest trochę inne spojrzenie. Dobrze, powoli zamykamy ten cykl cytatów z Pani na temat sportu, bo nie było tego dużo. Trzeba nie, to ale ostre Pan wybrał. No tak, do święta Falusa wrócimy, być może kiedy idzie, jak na przykład zaczną do nas dzwonić wizowie, bo to jest moment, w którym otwieramy linie telefoniczne. Natomiast ja zadam jeszcze pytanie od siebie. Chciałbym się zapytać o sport. To jest temat w ogóle gorący. Sport osób po zmianie płci. Czyli mm. ten moment, kiedy ktoś, kto był mężczyzną, jest kobietą i zaczyna startować wraz z kobietami w tych samych dyscyplinach sportowych. Czy to, o, to nie jest tak, działa. że gdzieś ta. Lewicowa ideologia zapędziła się za daleko i, i tu niestety dochodzi do, do momentów, w których można już tylko się śmiać. Wie pan co? To nie jest lewicowe, nie wiem, dlaczego to się nazywa lewicowe. Też nie wiem, tak po prostu. A, no, kiedyś było tak. Może inaczej. Mi też trochę przeszkadza, że jest to nazywane lewicowe. Dlatego nazywajmy. Oluju. Dlatego nazywajmy rzeczy po imieniu albo skrajnie lewicowe, albo poprawne politycznie że o kobietach pisano, że mają mniejszy mózg, w związku z tym nie mogą studiować. Jak będą studiować? Pamiętam ten stereotyp, że się z, nie stereotyp. No jest fakt, że kobieta ma mniejszy mózg, a różnic jest jeszcze taka, że <laughs> mają też y, inaczej rozłożone połączenia nerwowe y, w poszczególnych półkulach. Facet ma więcej połączeń wzdłużnych, czyli wewnątrz pojedynczej półkuli, Kobieta ma więcej połączeń poprzecznych, czyli między dwiema półkulami. Tak? Ja zawsze, ja zawsze się śmieję, że pod kątem budowy mózgu, że... inaczej. To, kto jaką ma budowę mózgu, będzie się odzwierciedlało w yy, ułożeniu silnika w samochodzie, tak? Kobiety wolą suwy z połączeniem poprzecznym. Faceci mają, po, yy, mają więcej połączeń z dłużnych, no to wolą jakieś tylnionapędowe popierdalaczki. Z silnikiem ułożonym wzdłużnie. <noise> ja zawsze się z tego trochę tak śmieję, ale no wiecie o co chodzi. ...to nie będą mogły rodzić dzieci. Takie były poglądy. Kobiety się wyemancypowały. Wyemancypowały się również inne grupy ludzi. Na przykład ci z Ameryki Południowej, którzy przez kilkaset lat byli uważani za dzikusów. Wyemancypowali się wreszcie to, co dzisiaj nazywamy uchodźcami. Mają osobowość, osobowość prawną, nie we wszystkich państwach. Nachodźcy, jak już. Bo ja tylko pragnę przypomnieć, jeżeli ona nawiązuje do tej fali, która do tej fali na która przybyła w 2016-chyba 2016, tak? To pozwólcie, że powiem Wam jedną rzecz. Media cały czas próbowały kreować, że to były kobiety z dziećmi. Podczas gdy znalazło się jedno nagranie. Tutaj było widać, że chociażby do, y, pontonami do Grecji m.in. lądowali, owszem, uchodźcy, ale byli to mężczyźni w wieku poborowym. I bardzo analogiczną sytuację my teraz doświadczamy z Ukrainą. To znaczy, nie, że, wiek, nie, że y, sami mężczyźni w wieku poborowym, ale duża część to są młodzi chłopcy, młodzi mężczyźni właśnie w wieku poborowym. Oni zamiast pójść do woja i walczyć niby za swoją ojczyznę, wolą tak naprawdę zapłacić te 5000 dolarów za przepustkę, spierdalać od tego syfu, no i jeszcze dodatkowo ciągnąć socjal. Stać ich na to, żeby się utrzymać, no bo bogaci. No i jeszcze dostają hajs za darmo, się po prostu se tu wtedy mieszkają za darmo. No ale cóż. Bywa i tak. Otóż zawsze w każdym społeczeństwie byli homoseksualiści do 10% społeczeństwa. Oni się. Sześciu. Również wyemancypowali. Bo taką mają tożsamość. My jesteśmy w takim przełomowym momencie, bo nasza kultura od wielu setek lat, chociaż nie w Grecji, oparta jest na takim binarnym podziale kobiety i mężczyźni. Tymczasem nie mamy ani jednej cechy, ani jednej, ani genetycznej, ani fizjologicznej, ani medycznej, która by jednoznacznie przestrzegała, która by jednoznacznie decydowała, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. A czy nie? Nie jak? Doprawde? Aha, equipped, czyli tam, aha, bench shirt, aha, czyli tak zwana koszula. Bench to są specjalne koszule, które pomagają, że tak to ujmę, wypchnąć. Tak naprawdę, więcej wysiłku, więcej wysiłku zajmuje to, żeby w ogóle ściągnąć w dół z koszulą sztangę, żeby ją opuścić prawidłowo, a niż podniesienie tego, bo ta koszula dosyć mocno pomaga. Ja pamiętam jeszcze sytuację z Grzegorzem Wałgą a.k.a. Yy, The Wagon który robił cały czas te podejścia po 400 kg koszuli i yy, co ciekawe yy, raz prawie zginął pod tym 400 kg bo pękła mu koszula nie sobie przy okazji sprawdźmy nie to jest kobiecy rekord tak 315 kg tak Tu mamy oficjalny rekord 465 kg. Aczkolwiek e, mamy tutaj taki powiedzmy nieoficjalny rekord. Właśnie przez Bjornsona. Bjornsona, który wycisnął 501 kg w martwym ciągu. I wygląda na to, że. O, tu już nawet. Momencik. This is the man. To też jest bjornson Tak. Surely is the hole by five kilos. we're going up. It's at the knees. That's as far as it's going. I thought for a second there he was gonna do it. to no, go w, He'll burnt so much. Czyli, tam, w terms of czyli to w dużym skrócie oznacza, że e, ten rekord 465 kilo to jest tak zwane row, czyli bez żadnego, bez żadnych tam z, y, sprzętów wspomagających typu koszula, nie? Niemniej jednak tutaj właśnie są 500 kilo, 501 kilo dał radę, nie? A tu też jest w ogóle z koszulą, czy tam z pasem, bo ja pamiętam jeszcze w zeszłym roku sprawdzałem te rekordy, i w przypadku kobiet martwy ciąg wynosi, rekord martwy ciągu wynosił 287 kg, tak? W martwym ciągu, i tam, tam były jaja w ogóle, że był czarny mężczyzna, który tam ogłosił, że identyfikuje się jako kobieta. Zrobił podejście pod y, 300 kilo. Przebił to. Ale jakieś tam federacje y, zrobiły oto gnój i stwierdziły, że tego nawet nie będą uznawać. No to ja sobie myślę, no błagam. Co to ma być, nie? No ale dobra. Lećmy dalej tutaj. Kto? No nie ma takiej cechy, no nie ma. No możemy długo na ten temat rozmawiać. Tak? Nie ma, nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. No po prostu jak powie pan, że macica, nie wszystkie kobiety. Tak. To pogadajmy sobie może o poziomie testosteronu. <laughs> jeżeli weźmiemy sobie najmniej korzystne widełki, jeżeli chodzi o średnie poziomy testosteronu, czytaj, uśredniony mężczyzna i uśredniona kobieta, różnica jest 60-krotna. Ale jeśli weźmiemy skrajne przypadki, to znaczy, mężczyzna bardzo, męs bardzo męski po prostu, widać, że kawał, kawał chłopa pełen. Kupa mięcha i tak dalej, i tak dalej. A kobieta, która tego teścia prawie w ogóle nie ma, czyli ma ten minimalny próg dla zdrowia, no to to już jest kilkusetkrotna różnica. Sporo, prawda? I analogiczna sytuacja, tylko że w odwrotnej jest w przypadku estradiolu, czyli kobiecego hormonu. Aczkolwiek u mężczyzn zaczyna się przejawiać dosyć niepokojący trend, Polegający na tym, że no ten testosteron zaczyna zanikać i wchodzi jest radiol. O co chodzi? Robili swego czasu badania, z których wynikło, że obecni 60-latkowie, czyli już na bardzo niskim poziomie testosteronu, mają go tyle samo, co obecni 20-latkowie. Wynikać to może chociażby z tego, że ciężkie czasy tworzą silnych mężczyzn, a ci obecni dziadkowie, ci 60-latkowie, jeżeli w czasach komuny. Niektórzy, niektórzy starsi panowie żyjący mogli jeszcze pamiętać czasy II wojny światowej. To naprawdę, wbrew pozorom, to naprawdę hartuje człowieka i sprawia, że w którymś momencie, jeżeli. No wiadomo, psycha siądzie, ale jeżeli. <laughs> Przepraszam. E jeśli mu ta psycha nie wysiądzie i przeżyje to, no to będzie jednym z, z silniejszych ludzi. Nie? Wcale. To wcale nie jest tak, że mężczyzna z powodu tego testosteronu ma większe skłonności do przemocy, ma większe skłonności do rywalizacji, co jest ważne, i przede wszystkim ma większe chęci do uciech w sypialni. Tak, bo to testosteron warunkuje. Ciekawe, prawda? Ale dobra, zobaczmy, co jeszcze powie kobiety mają macicę. Niektórzy mężczyźni rodzą się z macicą, która zanika. Rodzą się hemafrodyty. Jeden przypadek na 10 tysięcy. A, a ponieważ nasze społeczeństwo jest... Ale generalnie idziemy na basen i wiemy, kto jest mężczyzna. Jedna na 100 tysięcy osób rodzi się z jednym okiem. Czy to oznacza, że wśród nas żyje nowy gatunek człowieka będący cyklopem? Czy jest to po prostu anomalia? No jest to anomalia po prostu. I tutaj już się zaczynają pojawiać sytuacje, w której no wchodzi temat poprawności politycznej. No niestety. Przyznał na kobietą. Generalnie. Nie mówię o co? odstępstwach jednych na milion. No to tak, generalnie niektórzy wiedzą, kto jest Żydem, a kto nie jest Żydem. To jest mniej więcej taki, taki To pol. trudniej poznać. Chyba co nie. Ja no, akurat tak. mam na przykład już wielu studentów, co do których nie mam pewności, czy są kobietami, czy są mężczyznami. I oni deklarują niezależnie od tego, jak wyglądają, kim są. Jesteśmy... Ale zmieniają im się te deklaracja? <gry> serio? A mówi człowiek? Serio? Że aż tak. To w się sensie inaczej. Ja rozumiem, że faceci starają się. Że faceci. Nie wiem, ale kobiety starają się jakimś dziwnym trafem. Próbować dorównywać mężczyznom. Ja pierdolę. I to jest właśnie ten rak. To jest właśnie kwestia raku w tym feminizmie, że feminizm mawia kobietom, że one są gorsze od mężczyzn i muszą yy, stać się silne, żeby iść z nimi na równi. Nie. Nie jesteśmy równi. Jesteśmy po prostu inni. To jest dosyć mocno jak Yin i Yang. Uzupełniamy się. Kobieta jest, kobieta jest ugodowa i ma to też swoją rolę. Między innymi, chociaż, między innymi chociażby pielęgnacja dziecka, czy też może zwierząt domowych, tak? Pielęgnacja faceta po ciężkim dniu pracy. I tak, ktoś może się odkleić, ale przecież to, są, co ty uważasz, że kobieta powinna tylko w domu siedzieć i tak dalej, bla bla bla. Nie. Ale posłuchajcie, moi drodzy. Dla mężczyzn życie to jest ciągłe wyzwanie. Ciągle musi stawać się lepszy, ciągle musi każdemu coś udowadniać. A najczęściej je, mierzy się to z fatalnym skutkiem. Nonstop ma problemy, które musi rozwiązywać i to często samodzielnie. Jeżeli trafi na kogoś konkurencyjnego, na kogoś, kto nie jest ugodowy, to jest to tak naprawdę dodatkowy problem. Faceci nie chcą w domu zastać problemu, chcą odpoczynku od tych problemów. I tu nie chodzi o to, żeby babu szło do góry i takie tam pierdolenie, tylko to, żeby po prostu kobieta okazywała wsparcie. To jest jedyna sytuacja, jedyna możliwość, gdzie facet może dostać realne wsparcie. Bo prawnie, społecznie, i niekiedy nawet też finansowo zaczyna być ostro gnojony. Tak więc, drogie panie, doceniajcie swoich partnerów. Ty. Tak, jest. Nie, nie zmieniają się. Okay. Jesteśmy w takim momencie, i on jest kłopotliwy z kulturowego, i językowego punktu widzenia, jak również tego, o czym pan mówi, czyli w jaki sposób klasyfikować te osoby. Tak. Bo ważnym jest to, żeby. Yy, jakieś feministki mogły sobie mówić chirurżka. Gdzie to nawet yy, gdzie to za chwilę będzie na poziomie łamańca językowego? Serio. To jest ważna rzecz. Nie to, że na przykład, nie wiem, są takie rejony, jak na przykład, nie wiem, Syria, Afganistan, Iran, Irak, Liban, Ghana i wiele innych takich krajów Bliskiego Wschodu, gdzie dosłownie prawem jest. Żeby kobiety można było traktować jak gówno. Żeby można było nawet je kamieniować za to, że mąż uzna, że jest nieposłuszna. To jest właśnie chore. I ktoś może powiedzieć, Ej, ale muzułmanie są przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. Nie musicie mi wierzyć. Ale... Czemu mi się tu pojawia wojna idei, to nie wiem. Pos y obejrzyjcie sobie, proszę, ten wywiad. On trwa godzinę, co prawda, ale to jest imam. Imam Tahidi. To jest taki odpowiednik księdza w islamie. Takim można powiedzieć, że jest muzułmańskim duchownym. Jeżeli słowa muzułmańskiego duchownego Was nie, e, nie będą w stanie przekonać, to ja nie wiem. I on dużo rzeczy takich mówi, które nie są tak naprawdę oczywiste dla nikogo, kto nie przeczyta e, Koranu, hadisów, siry. To są takie trzy główne księgi, które stoją na równi. Nie, że tylko jest Koran. Na równi są, jest jeszcze sira oraz hadisy. Tak e, gwoli ścisłości, tak? I tutaj chociażby pan Muhammad Tahidi mówi, że takie ice, ice is mówi, robi tak naprawdę więcej dla islamu niż chociażby tacy ateiści czy katolicy, którzy wytykują po prostu tym osobom. Dlaczego? W literze islamu jest zawarte takie prawo o nazwie Takija. I ono polega na tym, że z racji bycia walczącym, tak, to można tak naprawdę osobom zewnętrznym, tak zwanym zanadika, czyli niewierzącym, mówić tak, e, mówić tak naprawdę nieprawdę na temat swojej prawdy, czy też w zasadzie ukrywać kilka istotnych rzeczy. E, dla przykładu oni mówią, powiedzmy, nie wiem, takim Niemcom, że przestrzegają prawa ziemi, na której się znajdują. Ale nie dopowiedzą istotnej części, która kompletnie zmienia kontekst, czyli tylko wtedy, kiedy tym prawem jest prawo szariatu. Taki prosty przykład, nie? Ale dobra, lećmy dalej, bo z na tematów. przykład. Kiedy nagle się okazuje, że nie ma czegoś takiego jak dualizm płci, tylko jest kontinuum płci. Kontinuum? Serio? Wychodzi na to, że ta pani to chyba, to chyba padła w kontinuum, ale chyba czasoprzestrzeni. Że jedne osoby plasują się bardzo blisko tego, co męskie, drugie bardzo blisko tego, co tradycyjnie uznaje się za kobiece, ale jest dużo osób, które, które rodzą się jako kobiety, a czują się jako mężczyźni, bądź też odwrotnie. Są też osoby, które nie potrafią się zadeklarować, jakiej płci są i nic wspólnego z tą deklaracją czy z tym poczuciem, nie ma to, jak wygląda ich fizjologia. I to są osoby, które się teraz emancypują. I my jesteśmy rzeczywiście w pewnym pomieszaniu, na pewno językowym, ja sama mam z tym kłopoty, jak zwracać się do takich osób, bo nasz język, mimo że ma dominantę męskiego rodzaju, jest jednak dwurodzajnikowy. No i pewno za jakieś, nie wiem, 20 lat ten język się trochę bardziej ustabilizuje i zrozumiemy, że między nami, kobietami i mężczyznami, jest wiele form pośrednich, hemafrodyty, na przykład. Tak, tylko że to są anomalie, a nie coś, co uznaje się za normę. Platon twierdził, że mamy trzy płcie. Tak. Też uważam, że są trzy płcie: kobiety, mężczyźni i niedorozwoje. Popularnie zwani debilami. I tutaj mamy przykład tej trzeciej płci. W krainie Maradony tradycyjnie od wielu, wielu hmm. setek lat uznawano trzy albo cztery płcie. A czwarta to jaka? Już to są różne mieszanki, których okay. teraz mamy więcej. Zresztą I w Argentynie tak było, ale. Maradona o tym doskonale nie wiedział. Są... Maradona wiedział, wiedział, że yy, wiedział. Taka jedna kwestia. To nie są płcie, tylko to są właśnie anomalie. Jeżeli, a jeżeli ona twierdzi, że to są faktyczne płcie, to ja się identyfikuję jako osoba głosząca wyłącznie prawdę. I to jest moja nowa płeć. Tak się identyfikuję, więc mam zawsze rację. <laughs> nie, ale powiem szczerze, to odnośnie tej płciowości, to ona też nie ma racji, bo według, według różnych źródeł poprawnych, politycznie jest 5 tryliardów y płci. Czyli o jakieś. No, dosyć sporo razy więcej niż jest ludzi na świecie. Także. Momencik. Ja sobie tylko coś sprawdzę. Ok, jestem. Chciałem tylko sobie coś sprawdzić. Mianowicie ile to konkretnie tam jest tryliard. Dobra. 6, 9, 12, 15, 18, 20. Tyle, ponad tyle, jest według lewicowych płci, bo jest coś takiego jak Color Gender, czyli możesz identyfikować się jako kolor. I masz coś takiego jak Abigender, czyli że możesz sobie wybrać dwie płcie na raz. I z samego tego kombinacji color e, Abigender. gender, w sensie dwa razy sobie color gender wybierasz, a możesz wybrać przecież jeszcze inne formy. Masz ponad 5 tryliardów kombinacji. Z samego tego. nie? I teraz. Dzielimy sobie to na 7 miliardów ludzi i okazuje się, że mamy. 700 ponad 714 miliardów razy więcej kombinacji samego kolor gender niż jest ludzi na świecie. Chociaż nie przez 8 miliardów powinienem. Kurde, ale wie, wiecie o co chodzi, tak? Absurd goni absurd. Nawet więcej. Wiesz, o oh yes. Nawet więcej, więc e, tak. znaczy w to nie wielu że zaczął brać narkotyki. W wielu kulturach. E, wie pan, ta dwupłciowość i ta nasza europejskość. I dwupłciowość ten nasz... w moim przypadku wynika z y, podleśników do biologii, które mi podstawiano w szkole y, w sposób y, tendencyjny, o, jak się panu. okazuje. Więcej panu I... podstawiano w szkole, bo już Aliatku w domu mama to. inaczej wychowywała pana i siostrę, jeśli ma pan siostrę. Na chłopcom się więcej pozwala, chłopcy inaczej kształtują swoje ciało, chłopcy dlatego są być może silniejsi, bo dziewczynkom mówi się od urodzenia, jak są małe, żeby były skromne, ciche, posłuszne, grzeczne i czyściwe. To, nie... to wcale nie jest tak, że poziom testosteronu definiuje zdolności do przybierania na masie mięśniowej, która w znacznym stopniu zwiększa predyspozycje fizyczne, w tym siłę, wytrzymałość, kondycję itd. To wcale nie jest tak, że różnice w testosteronie będą przejawiały się chociażby w, skłon, w formach rozwiązywania konfliktu. To znaczy, żeby kobitka zawsze było pogódźcie się, pogódźcie się i tak dalej, a faceci to najczęściej będą chcieli dać sobie po ryjach. Jak myślicie, dlaczego to zawsze chłopcy? E, powiem Wam więcej, e, inaczej bo pewnie też y, można sobie przewidzieć, ale to kulturowo i tak dalej. To posłuchajcie mnie teraz tak. Według tych informacji, co ja mówię, y, płeć męska, tak, ma większe skłonności do interesowania się rzeczami, wiecie, aspekty technologiczne i tak dalej, i tak dalej, podczas gdy y, kobiety, płeć żeńska, Bardziej związana z żywymi istotami. Dlatego, chociażby wśród pijarowców, lekarzy, nauczycieli, opiekunów itd., itd. więcej mam, mamy dominację kobiet. Tak? I powiem więcej. Ktoś stwierdził, że to jest stereotyp wywołany kulturowo, i to, to zrobiono w Szwecji, tak? Postanowili zrobić e, przedszkole, poprawne politycznie. I mało tego, że dzieci też były wychowywane, powiedzmy w cudzysłowie, bezpłciowo. Co to znaczy? Że nie dawano, na przykład chłopcom e, rakiet, e, na przykład jakieś, wiecie, rakiet i tak dalej, a dziewczynkom lalki czy misie, tylko postanowiono mm, zostawić po prostu kupę z tymi wszystkimi zabawkami i sprawdzić, co się dzieje. No i wychodziło, tak jak e, mówię. Chłopcy brali samochodziki, rakiety, takie, wiecie, techniczne bardzo, tak? Podczas gdy dziewczynki same brały lalki, misie, takie tam. A gdy próbowano, tak powiedzmy, na siłę ich tam y, pozamieniać miejscami, to wówczas dzieci nie chciały się bawić, zaczęły płakać. Kulturowo co? Gdzie dzieciakowi nie da się tak naprawdę za bardzo wpoić y, wsparcia. Tak? Gdzie tak naprawdę każde dziecko, będąc noworodkiem, to dostaje sobie takie, y, jakieś kurde, misia i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, jak swój, y, jak mój braciszek był malutki. Nie? To on swojego misia nazwał gubuś. Dosłownie tak mówił cały czas do swojego misia się wiadomo, że to zaczęło się od takiego gaworzenia, ale weszło mu to w pamięć. Ciekawe, prawda? A mimo to dalej interesuje się samochodami, rowerami itd. itd. Tak więc no, to są naturalne preferencje. Natury nie oszukacie moi drodzy. Nie. nie jest tylko kwestia tego, co mówimy dziewczynkom. One po prostu wizualnie są mniejsze od mężczyzn. Wie pan co? Trudno mi powiedzieć. To. Trudno mi powiedzieć. Pani mężczyzn. jest większa od męża? E, moje dziecko jest większe ode mnie z całą pewnością. Nie, nie, ale pani jest... od męża. Akurat nie. Akurat hmm. nie jestem większa. No, bo to, tak. Wcale się nie dziwię. Zadał e... zadał e... bardzo złe pytanie. Nie większa, tylko wyższa. Bo Przecież widać po tuszy, że będzie większa. No chyba, że gościu też nie potrafi na tyle o siebie zadbać, że robi z siebie chodzącego mastodonta. No ale ja tam nie wiem. Taka reguła trochę. Taka jest reguła. Ale wie pan co? Taka reguła może też być spowodowana tym, że przez setki lat mężczyzn inaczej zupełnie, e, inaczej zupełnie wychowywano i to się przekłada na ciało. Tak jak się sport przekłada. Przed chwilą pokazywałem, że nie do końca. Natury tak naprawdę się nie oszuka. Jak myślicie? Dlaczego yy, powiedzcie mi w takim razie, bo powiem tak, bo ktoś zaraz się yy, przyczepi o to co powiem. Weźmy sobie temat gwałtów, tak? Większość gwałtów, to jest faktem oczywistym, że wywołują mężczyźni, tak? Mężczyźni, którzy naturalnie mają wyższe skłonności do agresji, i ktoś powie, że, e, ale to jest pompowane kulturowo, bo zostali tak wychowani. To powiedzcie mi w takim razie, dlaczego najczęstszymi sprawcami gwałtu, jeżeli weźmiemy sobie skalę globalną i różne państwa na świecie, to w zdecydowanej większości sprawcy gwałtów to feminiści. Zostali, zostali wychowani feminizmem. Dlaczego to oni są najczęściej sprawcy, sprawcami gwałtów, skoro mm, feminist służy do tego, żeby unikać takich rzeczy? Otóż ja wam zadam taki, to, otóż ja wam odpowiem na to. Wmawia się fałszywą narrację na temat y, relacji. Oni w to zaczynają wierzyć, narasta frustracja. Niektórzy z feministów się y, staną incelami. Tak? A jeszcze inni. Uwaga. Stan. A jeszcze inni y, zaczynają po prostu z takim akcie desperacji. Taką mega chęć posmakowania kobiecego ciała. Do tego, żeby. Ach, jakby to ująć. Nie mogli, nie mogli poprzez feminizm posmakować kobiecego ciała, więc idą po najprostszej linii oporu i po prostu przemoc przymus, tak? Czyli to, czyli po prostu wychodzą wtedy kompletnie naturalne odruchy. Tak więc no, tutaj te kwestie kulturowe nie do końca. A stereotypy, tu wam też powiem, że stereotypy nie biorą się z dupy, tak? Miejcie też na uwadze, że w stereotypach zawsze jest jakieś tam uzasadnienie, dlaczego się uważa tak, a nie inaczej. Także no. A ciało sportowców. Jednak ciało sportowców jest inne od naszego ciała, dlatego że jest. A tutaj akurat pokażę wam coś jeszcze ciekawego. Ciała sportowców. Podejrzewam, że niektórzy, jak już oglądali mój odcinek obody Pozytyw, to będą wiedzieli, co chcę pokazać. Obydwaj to są synowie Arnolda Schwarzeneggera. Te same geny. Tutaj mamy syna wychowywany przez samego Arnolda, czyli właśnie w takim sportowym duchu. O, tu będzie nawet lepiej widać rezultat. To jest syn. A tu ojciec. Jak widać, niewiele się różnią. A na tym zdjęciu ten grubasek to jest też syn Arnolda, ale wychowywany przez jego matkę. O! Sons of Arnold. One rise by his father, one by his mother. Widzicie, prawda? I tutaj akurat można powiedzieć, że hej, że wychowanie ma znaczenie. Tylko to też przy okazji pokazuje. Który rodzic w przypadku samotnego wychowania będzie lepszy dla młodego mężczyzny? Ćwiczony w określony sposób. E... Czy powinniśmy wyrzucić podleczniki do biologii? Nie, one stają się nowoczesne, bardziej nowoczesne, one się zmienią. Jeżeli one się zmienią, to lepiej zachowajcie stare egzemplarze. To jest informacja dla obecnych młodych ludzi. Jeżeli macie jakieś podręczniki do biologii, to naprawdę trzymajcie je jak skarby, jak niczym relikwie. Dawniej miał pan w tych podręcznikach kreacjonizm, czy w jakichś formach podręczników. Teraz ma pan teorię ewolucji. No więc... Ale zmieni się płeć, że będzie kobieta, mężczyzna. Oraz coś, oraz coś, oraz coś, oraz coś. Przepraszam, bardzo brzydkie słowo, coś, nie był tutaj. Ja myślę, że atakowaną. wie pan, co, byłoby to panu prościej zrozumieć, e, i to ludziom jest prościej zrozumieć, gdyby im się trafił, trafiło dziecko. Ale które ja ma jestem ostatnią z osobą, e, która będzie atakowała osobę, która ma problemy z tożsamością. ostatniej nie, nie, o, osobą nie o atakowanie, e, bo... i atakowanie. Być może ktoś mi to zarzuci. Ja jestem naprawdę bardzo empatyczny i rozumiem, że ktoś może się źle czuć we własnym ciele. Natomiast mm -hmm. nie do końca rozumiem, jak w jakiej zasadzie chcemy wprowadzić trzecią płeć albo nawet czwartą i jak to się ma do wiedzy naszej o biologii, jaką dysponujemy. Rozumiem, że filozof może mieć inne zdanie, ale mam wrażenie, że biolog będzie miał już to jedno utrwalone. Nie, już seksuolo seksuolodzy, psychiatrzy, psychologowie. Wie pan, no, wiedza biologiczna... E może zacznijmy sobie od y, dwóch kwestii. Po pierwsze takie kwestie, takie chociażby dziedziny jak psychologia czy psychiatra, psychiatria przepraszam. One można by powiedzieć są w dużej większości zdominowane przez kobiety. Wiecie, bo tuż sprowadza się do emocji. Emocje to jest kobieca domena. I tak ktoś się może oburzyć, ale jeżeli kiedykolwiek sprawdzicie sobie badania na temat neurotyzmu, na temat tak zwanej amplitudy emocji, to zobaczycie, jak ogromny rozstrzał jest między poziomem neurotyzmu u kobiet a u mężczyzn. To jest diametralnie ogrom. I, I powiem Wam teraz tak, że. To, co tutaj się dzieje, te wszystkie właśnie psychologii. Jak myślicie, dlaczego, dlaczego feminizm popierają właśnie psycholożki, tak? E, laski siedzące w psychiatrii, seksuolożki, ale nie widać za bardzo w tym e, z tej dziedziny męskiego poparcia. Jak myślicie, dlaczego? Emocje. Te postulaty poprawne politycznie działają bardzo mocno na emocje i tylko osoby bardzo emocjonalne na no to tak naprawdę pójdą. Teraz rozumiecie? No. Także ja się nie dziwię, że tutaj popiera, bo tutaj <laughs> pani profesor zajmuje się filozofią nadmiernym rozmyślaniem, a co za tym idzie, wtedy też uruchamiają się emocje. Tak to wygląda, moi drodzy. Logiczna jest chyba jedną z najbardziej zmiennych. Jeśli pan weźmie taki okres, nie wiem, od Lineusza, chociażby, po dzień dzisiejszy, to, to są kompletnie inne podręczniki. To są kompletnie inaczej opisywane zjawiska, więc nie, nie, nie sądzę. No, nie będę teraz wyciągać historii Linneusza, który właśnie tak się patrzył na przyrodę. Ale będziemy inaczej myśleć niż, że jest facet, jest kobieta i żeby były dzieci, to no Wie pan, teraz dzieci mogą być... Y, dwie kobiety mogą mieć dzieci, dwóch facetów może, może mieć dzieci. No, chyba tylko poprzez adopcję. Pod warunkiem, że pojawi się u tych dwóch kobiet jeszcze mężczyzna, który pomoże. Nie, plemnik, a poza tym... Tak, no, męż... A ten plemnik to skąd ma się wziąć? Będzie wyczarowany przez Harry'ego Pottera? Plemnik to jest męska komórka rozrodcza. Podstawy biologii się kłaniają. A tutaj... Osoba z tytułem profesora. Nie, ale pan wie, że dziewierstwo jest możliwe też, prawda? Czyli bierze pan komórkę Jajową i ona kłuwa. Ona się wtedy będzie mnożyła. Kobiety przetrwają, gdyby nie było mężczyzn, mężczyźni nie przetrwają. O doprawdy. Kobiety przetrwają, tak? To ja pragnę tylko przypomnieć tej pani profesor, tak? Że ubrania, które nosi, zostały inaczej, surowce uzbierane na nie, projekt oraz przede wszystkim produkcja odpowiednich materiałów typu bawełna, poliester i tak dalej, i tak dalej zapoczątkowani mężczyźni, tak? Okulary, które ona nosi zostały zaprojektowane, wyrobione i sprzedane dzięki mężczyznom. Studio w którym ona się znajduje, mikrofon, który ma podpięty, zostało wynalezione i stworzone przez mężczyzn. Ona sobie nie zdaje sprawy zresztą nie tylko ona, że cały ten świat został zaprojektowany, stworzony, i przede wszystkim w cudzysłowie serwisowany jest przez mężczyzn. Zresztą, było swego czasu chyba nawet w Hamburgeryce, Eee, taka kontra, bo jak jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, nie? To kobiety w takim geście pokazania, że nie dadzą się wyzyskiwać i tak dalej, co jasne, postanowiły, że nie będą pracować. I okej, okay, świat się toczył dalej. A teraz pomyślcie sobie, mężczyźni siedzą w budownictwie, w energetyce w dużej mierze, tak? Śmieciarze, kierowcy ciężarówek, czyli transport. Wyobraźcie sobie, że to wszystko chociaż na jeden dzień staje. Wiecie, co się wtedy stanie? Tak, ta pani nie będzie miała prądu w swoim mieszkaniu, nie będzie miała bieżącej wody, bo jednak, kana bo jednak trzeba, ktoś musiałby pracować w kanalizacji, a kobiety się nie garną do takiej roboty. Tak? Wyobraźmy sobie, że ona gdzieś pojedzie i zabraknie jej paliwa. Na stacji nie będzie, no bo kierowca cysterny, który najczęściej jest też mężczyzną, też nie, też nie przyjedzie, bo stwierdzi, że pierdoli to. Tak? Jeżeli nagle by zniknęli mężczyźni, cały ten świat, jaki znamy, by się po prostu zawalił. Z kobietami jest podobnie, tylko że wyglądało to by w zupełnie inny sposób. Faceci by po prostu. Poumierali z kilku względów. Nie chodzi już tutaj o nawet kwestie rozmnażania, bo wystarczyłoby chyba tak naprawdę 30-40 lat, żeby takiej, taki wiecie, takiego spokojnego życia, żeby ludzkość po prostu wymarła. Hmm, pod tytułem, że ma być tylko jedna płeć. 30-40, tak, bo to, tam bo to chodzi o to, że teraz są jeszcze jakieś młode jednostki, później jakieś wychowywanie, wiecie, takie, takie pierdolety, nie? Chodzi o te po prostu pokolenia. Więc tak, mówienie, że kobiety sobie świetnie poradzą bez mężczyzn, to jest wielotna bzdura. Ale bierzmy pod uwagę to inaczej: faceci sobie sami potrafią poradzić. Kobiety, teraz obecnie, niby też, ale w dalszym ciągu to nie jest ten poziom. No przykro, może urażę tu jakąś panią, ale ktoś musi coś takiego, no niestety. Powiedzieć, czy to się komu podoba, czy nie. Druga sprawa, jeżeli mamy, to tak nawiążę już bardziej dosadnie, tak? Była swego czasu pani, pewna pani profesor, która stwierdziła, że w związkach homoseksualnych rodzi się tyle samo, a nawet więcej dzieci niż w heteroseksualnych. Jeśli ja pytam jak? Bez, bez gamety przeciwnej płci. Ale większe kuriozum to jest zgadanie, że mężczyzna może zachodzić w ciąży. Ale zobaczmy, co tu jeszcze będzie powiedziane. Gdyby nie było kobiet. Póki co, raczej przy tych zabiegach, tak to ujmę, mężczyźni ich rola jest jednak wciąż niewykluczalna. Co jest niewykluczone? Nie, nie do wykluczenia, jest rola mężczyzn przy zabiegach. Nie, poza tym no, trzeba przyznać, że rola mężczyzn jest po prostu przyjemna mhm. dla obu stron w większości przypadków. A dwóch mężczyzn w jakiś sposób może mieć dziecko? Adoptować może. A no jak to? Czy ona stwierdziła wcześniej, że kobieta może mieć macica, a teraz, że jedyną opcją, żeby dwóch mężczyzn miało dziecko to adopcja? Strasznie się tutaj retoryka rozjeżdża nie, nie, zauważa, nie zauważacie? Nie sądzicie? Co to tak. No to, może wynająć kota. Na tej zasadzie ja mogę mieć kota. No to... Może wynająć. No tak, ale do tej pory mówiliśmy, tylko para może mieć. No w tej chwili mamy różne rodzaje ojcostwa i rodzicielstwa. I macierzyństwa społeczne, biologiczne, genetyczne i tak dalej. No o biologii. Mamy surogację, mamy. No, biologiczne, jakby pan nazwał surogację. No to jest jakby genetyczne, wiadomo jakie jest, bo wiadomo, od kogo pochodzą. Że mężczyzna genety... ma dziecko z obcą kobietą, którą potem wychowuje z innym facetem. A no, tak bym to nazwał. No tak. No. A nie, że mężczyzna z mężczyzną ma dziecko. No tak, no <laughs> można oczywiście opisać to w ten sposób. Podobnie jak może pan zrobić, ale po co krzywdzić ludzi, że ta para, kobieta i mężczyzna, nie mają dziecka w sposób normalny, bo ono jakby zaczęło. Swój żywot na zewnątrz organizmu jednego i drugiego poprzez ektogenezę. Albo na przykład, że ta no. kobieta ma dziecko, ale z plemnikami innego pana, chociaż ojcem społecznym i kochanym przez to dziecko jest ten, który z nią żyje. Mamy w tej chwili. Biologicznym ojcem i tak będzie kto inny, ale tatą. Bo, bo sobie rozróżniajmy to: żeby być czy, żeby być czy, czy, czyimś ojcem, wystarczy zapłodnić. Żeby być, żeby być czyimś tatą, trzeba wychować co niektórzy o tym zapominają, problem jest taki, że większość, które się szczyci, że wychowało jakiegoś yy, jak, jakiegoś po prostu, no wiecie, syna, i tak dalej, i tak dalej często sobie przysług, yy, przypisuje ślepe zasługi co mam tu na myśli mam na myśli, że albo się nie sprawdził w roli tego taty, albo może za sprawą kobiety, może z własnego wyboru stał się meblem. To nie jest fajne, zdaje sobie sprawę, ale tak bardzo często bywa. Czyli prawie 30 kilka kombinacji tego rodzaju w ramach bioetyki, więc świat się zmienia. Są, można robić to tak, jak w Kombinacji czego? E, różnego rodzaju form zapłodnienia, hmm. komórki. E, przy uznaniu surogacji, bez uznania surogacji, poza organizmem, w organizmie i tak dalej, i tak no, dalej. Tego jest po prostu bardzo dużo i na ten temat jest cała nauka biologii, właśnie tym hmm. się zajmuje między innymi, ale tak przede wszystkim medycyna. No, możemy tak zrobić. Możemy budować no. zakazy i tak robi Kościół. Zapodnienie vitro A czy ja jest. ja teraz buduję zakazy, gdy mówię nie, o tym, co Nie, nie, ja, ja, ja mówię generalnie. E, ro, ro, tak. tak, ale lewica też buduje zakazy. Ja tylko pragnę przypomnieć, co było chociażby z maskami. Były wcześniej pokazane badania w 2019 roku o tym, że noszenie masek jest bezcelowe. Dlatego chociażby inaczej. Jak była, była w Europie epidemia ptasiej grypy, to chyba było H1N1, jak dobrze pamiętam. Było o tym, było o tym medialnie deczka głośno, ale czy, czy ktoś pamięta ten okres? Jeśli tak, to, to powiedzcie proszę w komentarzach. Czy widzieliście ludzi masowo biegających ze szmatami? Nie? No właśnie. A Okazuje się, że śmiertelność miało kilkudziesięciokrotnie wyższą niż COVID-19, i mówię tutaj o zgonach z, od zarażonych per capita. Jak weźmiemy sobie pulę zarażonych tamtą grypą H1N1, to okazuje się, że na 100 tysięcy na H1N1 umierało kilkadziesiąt razy więcej niż na COVID-19, pomimo tego, że statystyki COVID były sztucznie zawyżone. I w sumie nadal są. I nie zostało to do dzisiaj jeszcze wyjaśnione, pomimo takich kwestii, że nie odpowiadają na pytanie, które mają zasrany obowiązek odpowiadać, typu podział, na podział zgonów na szczepionych i niezaszczepionych, bo to się próbują wykręcać, że, że to dane wrażliwe, czy coś takiego. A w międzyczasie w, sami prezentowali na slajdach, czy Ministerstwo Zdrowia publikowało informację, że tylu i tylu tylu i tylu zaszczep, niezaszczepionych padło. Tak? Niezaszczepionych. Tak jakby to miało jakąkolwiek miałoby to robić jakąkolwiek różnicę, tak? Tu, tam już nie było, nie? I taka wiecie, hipokryzja po prostu. No, ale dobra. Dokończmy może sobie ten wątek jeszcze na szybko i zaraz lecę, bo jest późno dosyć i ja chcę się położyć. Robi kościół, to znaczy kościół mówi: Nie, nie mo Aha, co do kościoła, to się akurat zgodzę, bo to może być moje osobiste zdanie, ale obecna forma kościoła katolickiego, jaką my tutaj znamy w Polsce, bardzo mocno przypomina komunę. To znaczy, wiecie, Perel, są zasady, trzymaj się ich sztywno, a jak nie, to jesteś zły, wykluczony i tak dalej, i tak dalej. I te zasady bardzo często uderzały w osoby, które są najzwyczajniej w świecie inne. Są takie, wiecie, uniwersalne i tak dalej, tak dalej. Wiecie o co chodzi? Ludzie. Ludzie są różni. I tak naprawdę Kościół powinien wyodrębniać ten indywidualizm, zamiast e, robić sobie coraz silniejszy kolektywizm. Bo ten kolektywizm niestety bardzo mocno niszczy. Nie dziwota zatem, że coraz więcej ludzi odchodzi do kości od kościoła. Można zapłodnienia in vitro. kobieta jest bezpłodna, czy mężczyzna jest bezpłodny, no to powinni adoptować. Jak nie chcą adoptować, to powinni. To jest coś podłe. Żyć z tym cierpią. Nawet nie dość, tylko podłe. No, tak jest w katechizmie Kościoła katolickiego. Można budować różne. Poczekaj, poczekaj, co ty powiedziałaś? In vitro. Jak kobieta jest bezpłodna, czy mężczyzna jest bezpłodny, no to powinni adoptować. Jak nie chcą adoptować, to powinni. To jest coś podłe. Żyć z tym cierpią. Nawet nie dość mm, tego. Tak. to jest... Inaczej. Mm, są zapisy sugerujące po prostu, że yy, zapłodnienie in vitro, czyli w zasadzie przyjęcie ciała obcego, yy, jest. powiem tak. W treściach w Biblii czy w katechizmie bardzo często jest hmm, powtarzane wręcz używane nagminnie słowo obrzydliwość, żeby, powie, żeby po prostu podkreślić, że jest to coś złego, nieetycznego, niemoralnego itd., itd. Żeby po prostu wywrzeć negatywny wpływ. I tam było właśnie coś odnośnie przyjęcia ciała obcego. Musiałbym po to sięgnąć, a mówię, zaraz idę spać, więc nie będę specjalnie katechizmu wyciągał, żeby znaleźć konkretny fragment. Ale faktycznie coś tam było, że obrzydliwością jest przyjmowanie, przyjmowanie ciała obcego do łona, czy, co, czy coś tego typu. Faktycznie jest zmianka o tym. Ale powiem tak: na moje to też Kościół się za bardzo wpierdala w sprawy związane z posiadaniem dzieci. No bo tak. In vitro według nich jest b. No bo sztuczne. Tak, że powinno być wszystko zgodnie z naturą i tak dalej, i tak dalej. Ech. Aborcja jest nielegalna, pomimo tego, że przecież w, sensie w ogóle samo zabezpieczanie się, antykoncepcja jest po prostu zła, befu i tak dalej, i tak dalej. Także, no pff, o czym my to pierdolimy? No właśnie. To będzie potrzebne. Powiem tak. Ja nie chcę być. Powiem tak. Ja nie zamierzam i nie będę uczestniczył w tej żałosnej wojence pod tytułem um, poprawne, polit poprawne politycznie le lewactwo przeciwko ultrakonserwatywnemu Kościołowi katolickiemu. Bo z tej wojny nic dobrego nie wyjdzie. To będzie naprawdę pojebane. Dobra, mało trochę tego dzisiaj jest. Zobaczmy, czy pojawiły się jeszcze jakieś nowe komentarze. Hmm. Bardzo proszę o informację, jak operator i prowadzący wytrzymali bez e, ataku śmiechu. <grytanie> Dobra, aż to polajkuję. No to nie jest śmieszne, tylko straszne. Dokładnie, jakie kocopoły wali Stanowski, to się we łbie nie mieści. Aha, tak? Nie słyszałem, jakie na przykład? Hmm. Przychodnie placówek psychiatrycznych są bardzo często dostępne w 24H. Polecam się tam udać, może bla bla bla. Jadzie takie streamingowanie. spierdalajcie ludzie. Yy. Telefon. Chociażby to, że lepiej się nim zajmie pielęgniarka niż pielęgniarz. Pielęgniarz jest silniejszy, więc jeśli trzeba będzie przenieść, to lepiej sobie poradzi. Przez to. Mm, przez to, że myślę o stereotypami, dopasował do retoryki dopasował się do retoryki Pani środy. No nie. Pielęgniarka będzie lepsza z jednego prostego powodu. Kobiety mają naturalną intuicję, ma, inaczej mają wys, naturalną skłonności do empatii, tak? I one będą widziały, czy na przykład pacjenta coś boli. Czy będzie trzeba podać jakiś środek przeciwbólowy, i tak dalej, i tak dalej, pielęgniarka podejdzie za bardziej z troską. A gdy leży pacjent w szpitalu, często też zdołowany, to jest to must have, żeby wyszło. Tak więc, niestety, ale pielęgniarka bardzo często wiedzie tutaj, właśnie prym. No cóż, dobra. Ja się zwijam, spać. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, miłego wieczoru i bez odbioru.